do czego nie zachęcamy, ponieważ my nie zakłócamy porządku, nie chcemy nikomu dokuczyć czy przeszkodzić, tylko chcemy przedstawić swoje poglądy i poinformować niektórych, szczególnie młodzież, która nie pamięta tamtych czasów, a my pamiętamy. Pamiętali to nasi rodzice, nasi dziadkowie, że w roku 55 ten pałac został oddany jako tutaj na tej ziemi, jako symbol poddańczości Polski, jako symbol wkroczenia i zainstalowania się obcej całkowicie władzy. Władzy, która stała się okupantem przez wiele lat, przez ponad 50 lat, okupantem naszej ojczyzny. I to właśnie to symbolizuje, a nie dar narodów sowieckich dla narodu polskiego. To jest kłamstwo, którym się posługują media, i to kłamstwo wykorzystali również włodarze miasta Warszawy i dziś urządzili święto. Drodzy Państwo, my się z tym nie zgadzamy. Zrobiliśmy 400 kilometrów, żeby tu przyjechać i to przedstawić. Są tutaj również warszawiacy z nami, którzy się przyłączyli. Proszę Państwa, niektóre osoby są w stosunku do nas bardzo agresywne. Nie wiem dlaczego. Skąd się budzi ta agresja? My nie jesteśmy agresywni, jesteśmy pokojowo nastawieni i w pokojowy sposób chcemy przekazać pewne informacje. Te ważne informacje, które wam warszawiakom są bardzo potrzebne. Widocznie ci ludzie, którzy tutaj przychodzą, może niektórzy nie wiedzą, czym jest symbol Pałacu Kultury. Może niektórzy się do tego już przyzwyczaili, że on tutaj istnieje. Ale drodzy Państwo, to jest symbol zainstalowania się sowieckiej władzy na terytorium naszego kraju. A nie żadne święto. Jeszcze 22 lipca. 22 lipca powstał PKWN, drodzy Państwo, konstytucja stała się wykładnikiem władzy sowieckiej na naszym terenie. Na terenie naszej ojczyzny. W roku 55 jeszcze AK-owcom wyrywano paznokcie na pawiaku. Drodzy Państwo, wiem, że Państwo to słyszeli, ale będę to powtarzał, bo może niektórzy nie słyszeli. Są tu przechodnie, którzy jeszcze może o tym nie słyszeli. Są młodzi ludzie, którzy o tym nie wiedzą. I drodzy Państwo, my chcemy przeciwko temu zaprotestować. A komuś się nie podoba, właśnie Państwo zasłaniają. Dlaczego? Znaczy pytanie dlaczego? Bo Państwu się to nie podoba. Nam się nie podoba to, że do dzisiaj rządzą potomkowie tych bolszewickich pradów, proszę Pani. Nam się to nie podoba. Nam się to nie podoba. I dlatego przedstawiamy. A Państwu się nie podoba to, że głosimy prawdę, że głosimy prawdę. Państwu nie podoba się prawda. Państwu nie podoba się prawda i żyjecie w tym fałszu i zakłamaniu, drodzy Państwo. Z całym szacunkiem, ale Państwu właśnie się nie podoba prawda. To weź tam powiedz. Gdzie byliście Państwo za czasów komuny? Co robiliście za czasów komuny? Proszę Pana, ja byłem kształcony przez mojego dziadka i rodziców, którzy byli przeciwko komunie i walczyli z komuną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.